wieczór Państwu, jest 5,5 minuty po godzinie 21. Za pierwszym razem się nie pomyliłem, mam nadzieję, że za każdym następnym również nie, bo po raz pierwszy spotykamy się w noc środową, czy też wieczór środowy pod szyldem Rok na Noce w Radiu Koszalin. Od 21.05, 5, 4, 6, to zależy. Będziemy od tej pory już przez najbliższe miesiące, może lata, podróżować pod szyldem Rok na Noc w Radiu Koszalin. Przed mikrofonem Adrian Adamowicz, a przed nami jednakże jak zwykle 180 centymetrów nocy, w trakcie których będziemy kołysać się z dźwiękami rockowymi. Będą to dźwięki czasami delikatnie przytulające się do nas, a czasami będą sprawiać, iż być może krew zacznie żywiej krążyć. Ja mam nadzieję za każdym razem, niezależnie od rodzaju kołysania, iż te dźwięki spowodują gęsią skórkę. Jeżeli nawet jedno nagranie, nawet jedna płyta sprawi Państwu wielką przyjemność, to będzie mi niezwykle miło, że zajrzeli Państwo do spotkania Rok na Noc w Radiu Koszalin. Będziemy do północy podróżować, a w trakcie tej podróży, ponieważ jeszcze lato kalendarzowe, ale tak muzycznie to powiedziałbym, że są jesienne i zaczęły się żniwa, pojawiło się sporo nowych płyt i tych płyt będzie przybywać, bo jesień to zawsze taki czas, kiedy pojawia się dużo dźwięków, mam nadzieję, fajnych. Te, które dzisiaj ze mną przyszły, by z Państwem podzielić się nocą, myślę, że do takich należą. Czeka nas jeszcze jedna bardzo interesująca podróż do Irlandii, gdzie zawędrował jeden z naszych i jeszcze dwóch innych muzyków, ale już nie naszych, stworzyło zespół, który pojawi się tej nocy. Nazywają się Return in Sound i Rok na Noc w związku z tym będzie podobno w Irlandii rozbrzmiewać, więc już teraz Irlandię pozdrawiamy, pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają nie tylko przez fale radiowe, ale także przez internet. Można to uczynić, podobnie jak wykręcić numer telefonu 347 3000 lub 800 157 006, by o muzyce w nocy porozmawiać, tym bardziej, iż kolejne spotkanie Rok na Noc za tydzień, ale uwaga, także nieco wcześniej, bo w noc z poniedziałku na wtorek, a więc jest miejsce na muzyczne cegiełki zagubione, zakurzone, stare i nowe nagrania. Jest z nami jeszcze coś szczególnego, czyli coś, co otwierać będzie każdą kolejną godzinę spotkania Rok na Noc, to płyta nocy. Po 23:00, jeszcze 31 centymetrów do końca tego dnia. Środowe wydanie Rok na Noc. Przypominam, od dzisiejszego spotkania zawsze od 21 do 24. Za tydzień więc również, ale przypominam jednocześnie, że już w poniedziałek będziemy mogli bonusowo spotkać się ponownie i 180 cm nocy rozkołysać rockowymi dźwiękami. A teraz jedziemy do Irlandii. Trójka muzyków. Wokalista pochodzi z Irlandii Północnej, perkusista z okolic Dublina. No a gitarzysta. Gitarzysta jest nasz, spod Kamienia Pomorskiego zawędrował w te zielone obszary i od 2011 roku w trójkę tworzą formację, która nazywa się Return in Sound. Kilka dni temu za sprawą Krzysztofa, czyli naszego w tym zestawie, dotarła do mnie ich debiutancka płyta wydana w ubiegłym roku. Postanowiłem zajrzeć w dwóch fragmentach, na razie moich ulubionych. Nie wiem, jak będzie dalej, gdy przepłynę po raz kolejny przez to wydawnictwo, do dwóch ulubionych utworów z tej płyty. Płyty rockowej, poruszającej się w bardzo różnych obszarach i można oczywiście w różnych miejscach tej płyty odnaleźć jakieś wskazówki, drogowskazy. Można by płytę ustawić na jakiejś półce, ale absolutnie nie przy jednym wykonawcy. W przypadku tych dwóch nagrań mam swoje skojarzenia. Podzielę się z Państwem, jeżeli kojarzą Państwo tych wykonawców. Ciekawe, czy odnajdą ich w mojej interpretacji, a w zasadzie już w podróży z zespołem Return in Sound. Na początek otwierająca kompozycja, w której zapachniało mi pięknie muzyką zespołu Opposition, kiedyś niezwykle popularną w naszej szerokości i długości geograficznej, teraz troszeczkę zapomnianą. A drugi fragment z kolei przypomniał mi pewną amerykańską formację istniejącą jeszcze pod koniec lat 70., na początku lat 80., nazywała się
The Wipers. Ale czy to są te drogowskazy, które w Państwa odkryją te dwa nagrania? Nie wiem. Tak to już jest z muzyką, że ona podróżuje w naszej duszy i potrąca struny bardzo subiektywnie. I za to przecież ją kochamy. Thank you.
fragmenty na spróbowanie z debiutanckiej płyty formacji Written in Sound. To formacja pochodząca z Irlandii, trzyosobowa, ale 1/3 jest nasza spod Kamienia Pomorskiego, to Krzysztof. Swoją drogą dostałem od Krzysztofa informację, iż w przyszłym tygodniu rusza, czy też powraca do Polski, by między innymi poszukać fajnych miejsc koncertowych. Jeżeli ktoś takie miejsca zna albo jest właścicielem takiego miejsca, a chciałby, by tam pojawił się zespół z takimi gitarami, to zachęcam. Wystarczy zajrzeć na Facebooku, na stronę formacji, czy też na stronę internetową writteninsound.com. No to na razie tyle z Irlandii. Już wszystko w dzisiejszym spotkaniu Rok na Noc w Radiu Koszalin, ponieważ zostały już tylko 2 centymetry do końca tego dnia. To czas na muzykę na koniec dnia, jednocześnie na muzykę na początek dnia następnego, pierwszego z reszty naszego życia. Za dzisiejsze wędrowanie dziękuję już Państwu, Adrian Adamowicz. Zapraszam jak zwykle w środę za tydzień o 21:00, ale na bonusowe wydanie Rok na Noc także już najbliższy poniedziałek o 21:05.